śnimy. Idziemy, mrówa? Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj rozmawiamy o bardzo, bardzo ważnym temacie związanym z fotografią dokumentalną, reporterską i tak zwanym street photo, czyli o wyborze ogniskowej. Plan jest taki, żeby przestrzelać troszkę zdjęć trzema obiektywami, najbardziej popularnymi wśród fotografów zajmujących się tymi gatunkami, czyli 28 mm, 35 i 50 mm. Będziemy korzystać z Olympusa M1 i trzech obiektywów Zuiko do tego systemu, 28 f2.8, 35 2.8 i 50 1.4. No i jesteśmy oczywiście w hucie. Strasznie lubię takie momenty na granicy przestrzeni prywatnej i publicznej, typu coś wsadzone za szybę samochodu albo coś na parapecie okna, tylko problem jest z odbiciami od szyby. I niby można użyć filtra polaryzacyjnego, ale to... Ale kto tak robi? Wszyscy tak robią, aż tak nie pomaga. To trochę pomaga, ale to ci nie wyeliminuje całkowicie... Tu jest ładny kadr. Myślę, że... Coś dobre filtry polaryzacyjne. Nieprawda, mrówa. Troszkę pomogą, ale nie aż tak. Co obstawiacie? Możecie napisać komentarze przed jakby zaczęciem. W sumie nie wiem, w którym momencie będzie ten fragment, który teraz mówię, albo może w ogóle go nie być. A możecie obstawiać, albo możecie pisać w komentarzach. Zaczekasz? Zaczekam. Możecie pisać w komentarzach. Dzień, nie wychodzimy. Stop. Jakiego wynętrza używacie szkła, jeśli robicie streetowe foty. Dzień dobry, czy ja do krawca dobrze trafiłem? Nie? A gdzie to jest krawiec? Z tymi trzema ogniskowymi 28, 35 i 50 mm jest tak, że 50 uchodzi za standard, za najbardziej uniwersalną ogniskową i niektórzy w ogóle mówią, że najlepiej jest swoją przygodę z fotografią zacząć właśnie od strzelania przez pierwszy rok tylko na 50 mm. Ale z drugiej strony w obszarze dokumentu i reportażu z czasem bardzo, bardzo popularne stały się ogniskowe szerokokątne, zwłaszcza 28. Jak spojrzycie na przykład na takie aparaty przeznaczone do fotografii dokumentalnej typu Leica Q2, to one mają często właśnie stałe obiektywy 28 mm. To się bierze stąd, że taka szeroka ogniskowa bardzo nam pomaga pokazać kontekst sytuacji. Po pierwsze, zbliżyć się do niej bardzo mocno, wręcz uczestniczyć w niej, ale jednocześnie nie wycinać jednego zdarzenia z kontekstu, w którym to zdarzenie ma miejsce i przez to możemy budować relacje między różnymi planami na zdjęciu. 50 raczej powoduje, że wycinamy to zdarzenie z kontekstu, a 35 jest gdzieś pomiędzy jednym a drugim, co przez wielu jest uwielbiana. Fajnie jest zobaczyć, co Wam konkretnie najbardziej się podoba i co Wam się wydaje najbardziej inspirujące, jeśli chodzi o fotografie wykonywane tymi obiektywami, więc dzisiaj każdą klatkę powielimy właśnie trzema obiektywami 28, 35, 50. Czasem wtedy, kiedy będzie to możliwe, to będę się starał zbliżać i oddalać od obiektu, żeby zachować mniej więcej podobny kadr, a tam, gdzie to niemożliwe, to będę stał w miejscu. Ten Mercedesik to jest super przykład, żeby zobaczyć, jak się kompresja zmienia, bo to nie chodzi tylko o kąt widzenia. To w momencie, kiedy przy danym kącie widzenia obiektywu chcemy zachować podobny kadr, to musimy podejść bliżej albo dalej. I wtedy
jakby zmienia się perspektywa kompletnie, nie? Więc to chyba na tym fajnie było widać, tak myślę. Że to jest decyzja estetyczna, a nie tylko praktyczna, że chcemy szerzej albo węziej, tylko też za tym wyborem idzie zmiana estetyki naszych zdjęć. Te szerokie kąty będą bardziej dynamiczne, bardziej wciągające nas do środka, a te robione ciaśniejszymi ogniskowymi, dłuższymi obiektywami mogą powodować, jakby wydaje mi się, większy dystans, bardziej powodować, że jesteśmy obserwatorami z boku, a nie uczestnikami sytuacji, nie? Co się stało, Mateusz? Nie jest to udany sample czapki. Pani krawcowa niestety nie wszyła tego tak, jakbym sobie życzył. Przypominając te czarne kropki. Żeby to niby było, że czarne, a to, że niby białe. No. Na szczęście sample można poprawiać, aż nie będą takie, jak mają być. Ale to będzie dobrze wyglądać, mówię. Stary, czapka szyta w Polsce, metki wyprodukowane w Polsce, krawcowa skuty wszyła metkę, wszystko się zgadza. Jak to wygląda? Bardzo dobrze. No, mi się podoba. Fajne, że to jest. I to miejsce na szybkę też jest git. Dobre, nie? Dobre. Jak tylko trzeba inną krawcową. Tak jest. Co się dzieje, Mateusz? Trzeba wysłać filmy do wywołania. Tylko nie wiem, czemu nie mam w książce adresatów Filipa. Czyli poznańskiego analoga. Poznańskiego analoga. Czekaj, mam to chyba tutaj w notatkach widzieć, żeby mieć pod ręką. Filip to jest człowiek, do którego się wysyła paczkomatem filmy. I on wywołuje wszystkie procesy możliwe, w sensie C41, czarno-białe, E6 i też ECM2, więc można korzystać z tych filmów Kodak Vision, które są bardzo tanie przez to, że są cięte z taśmy filmowej i ludzie po prostu to przepakowują do starych kasetek. I ja po prostu bardzo polecam tego Allegrowicza. Oczywiście, że chcę otrzymać fakturę VAT, zawsze chcę otrzymać fakturę VAT. I on to bardzo dobrze robi, bo on po prostu do tego podchodzi dosyć indywidualnie i ogarnia to lepiej niż takie laby zwykłe, gdzieś tam, takie zwykłe. Bo te zwykłe to się trochę chyba zatrzymały w innych czasach po prostu. Czekaj, bo tu robię operacje płatnicze. Filip to bardzo dobrze ogarnia, dużo lepiej niż takie zwykłe laby. Znaczy jest więcej takich osób w Polsce, ale ogólnie ja polecam szukać, jeżeli nie chcecie sami wołać i skanować w domu, to polecam szukać ludzi, którzy po prostu mają takie mikrolaby nawet u siebie w domu. Bo oni to robią z większym zaangażowaniem i też często te laby na mieście funkcjonujące to są takie przeżytki jeszcze z przełomu lat 90. i 2000. gdzie po prostu się oddawało film z wakacji, żeby mieć odbitki do albumu rodzinnego. No i tam odszumianie, wyostrzanie, podbijanie kolorów, takie dla Januszy, nie? Że muszę wyciągnąć ten rolkę. Ty, mordo, bo ty masz w plecaku przecież ten... pozostałe filmy, które ja chcę wysłać. Nieprawda. A, no właśnie, bo to nie powiedziałem, że APX 400 Aqua to jest super... Film czarno-biały, jeśli chodzi o stosunek cena-jakość. Ja wolę Ilfora HD5, ale APX 400 jest też rewelacyjny. No i Gold klasycznie, czyli to z czego korzystałem ostatnio. Czekaj, bo muszę... To jest zachwycające zamówienie. Średni format czarno-biały, średni format C41, mały obrazek ECM2, mały obrazek C41, mały obrazek czarno-biały. A, ja to jeszcze muszę zakleić jakoś, nie? Jak to zrobić, mrówa, inteligentnie i z taką... bystrością w spojrzeniu. Nie wiem, no zaklej po prostu. Na pewno nie tak.
patrz. Bo ja to pakuję jak na prezent, nie? A, no w porządku. Patrz, ładnie, widzisz? Ej, bo to się robi trochę nudne chyba teraz, że my to nagrywamy, nie uważasz? Tak byś to zostawił? Tak bym to zostawił. Ja bym to jeszcze tak zrobił. Żeby było, wiesz... Wiesz, co oni robią z tymi przesyłkami? Wiem, pracowałem. Gdzie? DPD. Naprawdę? No. Nie mówiłeś mi nigdy o tym. Wiem tylko, że pracowałeś w myjni samochodowej i zawsze krzyczysz na mnie, że mam brudne auto, co jest skądinąd prawdą. No i widzisz, że na sam koniec musiałem po prostu wszystko zepsuć. Ale to nic nie szkodzi. Dobra. Już? No.